W Stanach mają się całkiem kiepsko. Druga inkwizycja zrobiła sporo złego dla całej rodziny wampirów. Czy to jednego klanu, czy drugiego. Wy funkcjonujecie jako oddział uderzeniowy albo ekipa do właściwie zadań specjalnych. Dobrze się uzupełniacie, pracowaliście już razem wielokrotnie. To jedna sprawa dotyczyła jakiejś niewielkiej grupy anarchistów, którą trzeba było spacyfikować. To trzeba było przegadać lokalny właściwie oddział wampirów, wampirzego komando, by jednak nie zabijali masowo mieszkańców danego miasta. Tym razem jednak głowy rodzin wysłały was na zupełnie inną misję. Macie zupełnie inne zadanie. Tym razem okazuje się, że w Luizjanie dochodzi do masowych zabójstw. Panoszy się tam seryjny zabójca. A jak wiadomo, psuje to interesy. Nie jest nic przyjemnego w tym, gdy osób, które potencjalnie można wypić, jest mniej. I Camarilla zdaje sobie z tego sprawę. I chcę, żebyście to rozwiązali. Pewnego wieczoru, tuż po przebudzeniu, każde z was spotyka się na lotnisku Golden Triangle w Mississippi. Siadacie do samolotu. Chwila dla stewardess, które pokazują wam w lekko oświetlonym, sztucznym światłem holu, jak się zachowywać. W momencie, gdy samolot będzie spadł, w momencie, gdyby doszło do rozstrzelnienia kabiny, jak prawidłowo zapiąć pasy. Lecicie do Luizjany. Lecicie na lotnisko imienia Armstronga. Jesteście w samolocie. Siedzicie dwójkami. Siedzi obok siebie Geppetto, Agata i obok siebie Antoni i Diego. Ja siedzę, wyciągam scyzoryk tutaj z mojej... Nie masz scyzoryka ze sobą. Nie. Zostawiłeś go u celników. Puta. Antoni, śpisz? Wiesz co? Nie, tutaj modlę się. Modlisz się? No tak, no bo to już jest czas, kiedy się odmawiać się brewiarz. I okay. Wyciągam właśnie za... Po prostu Pismo Święte i zaczynam czytać. W sumie, przepraszam, brewiarz. Wychylam się, rozglądam się tak wzdłuż tego przejścia. Czy są jacyś fajni ludzie? Ładni tacy? Właściwie lecicie pierwszą klasą. Rozglądasz się, kilka kobiet w kieckach za grube tysiące. Kilku mężczyzn w garniturach, które śmiało mogłyby spłacić kredyt studencki kilku osób. Jest tutaj dużo ładnych ludzi. Wy jednak macie ważniejsze zadanie. Macie porozmawiać z lokalnym właścicielem niewielkiego parku rozrywki. Park rozrywki nazywa się La Granda, a jego właściciel Morgan Libero. Ma was odebrać z lotniska, jak tylko wylądujecie. Wiemy, ile mniej więcej zajmie dolecenia tam? To jest raptem kilka godzin. Sąsiadujący stan, więc nie ma zbyt wiele. Poza tym jest noc i trzeba korzystać z tej nocy na wszelki wypadek, żeby czasem coś się nie wydarzyło niechcianego. Ja nie mogę wytrzymać w tym fotelu, już odpinam się, patrzę, czy nie ma żadnego komunikatu, że nie mogę być bez pasów. Nie, już jakby pasy mogą być odpięte. Idę do ubikacji takim
cwaniackim krokiem, mierząc ludzi wzrokiem dookoła. Rzuć sobie. Czy mija nas? Tak. Wy jesteście właściwie kolejne siedzenia zajmujecie. To ja go tam, nie wiem, szturcham, czy zaczepiam przez niego. Czy ty nie usiedzisz kilka godzin w miejscu? No do ubikacji chciałem iść. Z potrzeby czy z nudy? Nie pytaj. Idę dalej. Rzuć sobie proszę na inteligencję. I coś, co pozwoli ci wypatrzeć z umiejętności. Potrzebuję dwóch sukcesów. Coś, co pozwoli mi wypatrzeć. Spostrzegawczość masz trzeciej klubie. Na przykład spostrzegawczość. Dobra, czyli chyba, muszę rzucić... ciekawszego. Nie, czterema kośćmi. Czy są dwa sukcesy? 9, 7, tak. Okej. Okay. 3 nawet, 6. 3 sukcesy, super. Przechodząc, idąc do tej klitki, gdyby jakby wymyślać koszmar dla osoby bojącej się ciasnych przestrzeni, to toaleta w samolocie jest idealna, by wywołać atak paniki. Klaustrofobia tutaj działałaby mocno. Jednak widzisz coś ciekawszego. Pewien mężczyzna gorączkowo co chwilę otwiera zegarek, patrzy za okno w stronę słońca, a przynajmniej miejsca, gdzie powinno wschodzić. Chowa zegarek, tutaj się drapie. Widzisz po nim, że jest wyjątkowo blady. Dałbyś sobie uciąć coś, że widziałeś, że jego trójki są dziwnie przedłużone. Spoglądam. Widząc to... Wiem, że go widzę, już sobie go zapamiętałem, ale i tak kieruję się dalej do łazienki. Idziesz do łazienki. Co wy robicie? Agata? Ja siedzę i czytam książkę o kamieniach szlachetnych. No to ja zagaduję do Agaty. Jest jakiś konkretny powód, dlaczego do tej pory, pomimo tak długiej współpracy, nie zdradziłaś nam swojego nazwiska? Wiesz, no nie ma to znaczenia tak naprawdę, bo moje stare nazwisko to przeszłość i wiesz, no nie ma sensu do tego wracać, a jeszcze nowego nie mam. Mogłabyś sobie jakieś wymyśleć. No, myślę nad tym, ale no nic mi jeszcze nie przyszło do głowy, więc no nie pytaj. W porządku. Wybacz, że spytałem, no ale myślałem, że przynajmniej do tego ja, z tym ja mogłabyś być szczera. Za drugie nie odpowiadam. Na szczęście na razie się nie uruchomił. Teraz to tylko tego by brakowało. Mam nadzieję, że dolecimy zanim znowu mnie, powiedzmy, przejmie. To o której my tam mamy być? O, jeszcze kilka godzin. Dwie. Jak się troszkę wychylam, czy widzę Diego? Widzisz, jak Diego w tym momencie zamyka za sobą drzwi? Ty znajdujesz się w toalecie. Czy chcesz tu coś konkretnego zrobić? Czy nie, tak oglądam się w lustrze. Aha. Poprawiam sobie włosy. Chwilę sobie tak przystałem. Oblałem się wodą kilka razy. Uświadomiłeś sobie, jak głupim mitem jest to, że wampiry nie mają odbicia. Absurdalne, prawda? Absurdalne. I siadam na muszli klozetowej i patrzę przez okno. W toalecie nie ma okna. To jest dość spory problem w tym, co chcesz zrobić. Nie podglądam. Ale siedzisz sobie. No to siedzę sobie i... Czy chcecie coś jeszcze robić w tym samolocie? Czy ja jakimś cudem zauważyłem tego człowieka? Jakoś tak może kątem oka? Wiesz co, zobaczyłeś, że Diego przyglądał się jednemu mężczyźnie. Musiałbyś wstać i podejść w tę stronę. No to w takim razie to robię. Także skończyłeś się modlić, odkładasz brewiarz. Co no idę w stronę właśnie tego człowieka. Chciałem się go tak trochę wypytać. Podchodzisz do niego, przyglądasz mu się nieco bardziej niż Diego. Masz odrobinę dłużej albo więcej czasu spędzasz idąc. Widzisz, że plackowo łysieje. Na jednej ręce zegarek, na drugiej ręce zegarek, wyciąga z kieszeni zegarek.
puka, sprawdza przez okno, czy już słońce wschodzi. To w takim razie podchodzę do niego i mówię: synu, czym się tak stresujesz? Jeszcze mamy 2 godziny lotu, to widzę, jaki bardzo zestresowany jesteś. Może chcesz porozmawiać z kimś? Odwrócił się w twoją stronę. Czas nas goni. No tak, no jeszcze trzeba wiele rzeczy zrobić. Oczywiście, dużo rzeczy. Ja nie mam czasu na nie. Teraz siedzę na miejscu i kompletnie nic nie robię. To mnie wykańcza. A co cię wykańcza? Wykańcza mnie nic nie robienie. Co tchu, zapomniałem o ważnym dniu. A może... Nieważne. A może alkohol by ci pomógł trochę się uspokoić nerwy? Może tu zawołać stewardessę? Nie, dziękuję, ja nie piję. Zresztą nie ma sensu pić w tym momencie. To tylko wydłuża dzień. A pan kim jest? Ja jestem księdzem. Możesz ze mną porozmawiać. Ksiądz? Znałem kiedyś księdza. Wolałbym zapomnieć. Nieważne. Którą już mamy godzinę? W Tokio jest dopiero 15. Ale my nie lecimy do Tokio. Nie lecimy, ale wolę być pewien. Tak dużo informacji. W takim razie to się rozglądam z jakąś stewardessą, obsługą? Czy możesz wezwać? Czy na taką odległość ja mogę użyć dominacji? Czy ona nie wymaga kontaktu wzrokowego? To prędzej ja mogę. Aha, czyli jeżeli ja go widzę tam, nie wiem, na przykład jak gada z nim, to nie może. Muszę patrzeć mu w oczy. Musiałbyś patrzeć mu w oczy. Możesz w razie czego podejść. Wszyscy możecie. Właściwie słyszycie przytłumione dialogi. Jako wampiry macie nieco bardziej wyostrzone zmysły. Okej, no to ja wstaję i podchodzę do tego. Podchodzisz, widzisz kolesia? Około 40. No to podchodzę do Antoniego. Poprawia tylko jeszcze włosy, resztkę włosów de facto. Pod jego bym się tego spodziewał, ale że ty nie możesz usiedzieć, naprawdę. Patrzę na gościa i próbuję go zdominować. Jasne, czy ja mam na coś rzucić? Tak, moja charyzma plus dominacja plus twoja inteligencja i determinacja. Inteligencja i determinacja, pewnie. 4 plus... O kurde. Ile sukcesów? 1/3, 1/10, nie wiem, czy to było oznaczenie. Mam. To jest sukces i to taki, no... Big sukces. Co chcesz, by zrobił? Żeby po prostu zasnął. Patrzę na ciebie. Jestem mały, nie to... Ja wychodzę słysząc jakieś jęki, wyostrzone zmysły, co nie? Wychodzę sprawdzić, co się dzieje, patrzę. Widzę, jak oni tam siedzą koło niego we dwóch i gość nagle zaczął spać i opieram się w przejściu, tam gdzie przychodzą stewardessy. Karacho. Ty, coś ty mu tam dał. Wołam do ciebie. Wołasz? No. Nie znam tego pana. Po prostu przechodziłem do toalety. Chociaż już mi się odechciało. Wracam na miejsce. No to jeszcze tak w międzyczasie jeszcze zamawiam tą stewardessę, żeby po prostu podeszła, no bo w sumie śpi człowiek na podłodze. Nie, on siedzi u siebie na miejscu. Już wrócił na topie, okej. Tak, on był cały czas na miejscu. Dobra, to w takim razie nie wzywam, tylko że... Dobra. Tak jak wracamy oni wracają, wracacie wszyscy? No ja pośmiałem się troszeczkę z nich i wróciłem do swojego hotelu. To ja poznat tej książki tak patrzę na nich i... Gdzie wy znowu łazicie? Ja dosiadam się do Agaty właśnie. Coś czuję, że jeszcze jedna taka akcja i nie będziemy chyba mieli spokojnego lotu. My się słyszymy, jesteśmy jakoś koło siebie, tak wiesz, my z przodu, oni z tyłu. Jesteście w takiej odległości od siebie, jak ja od ciebie w tym momencie. Aha, dobra. Dzieli was tylko oparcie siedzeń. Okej. Okay, posadźcie tyłki, jesteśmy w puszce. Czym? Nie mamy gdzie uciec. No to dobrze. Dobra, w porządku. Nie chcielibyśmy zwracać na siebie uwagi. Odwracam się, patrzę w okienko. I tak dumam. Widzisz właściwie tylko światła. Jesteście na tysiącach metrów. Dziesiątkach tysięcy metrów. Lecicie. Jeszcze 2 godziny niecałe mijają, zanim słyszycie kolejne komunikaty o zapięciu pasów.
o lądowaniu. Drobne turbulencje, ale to nic nowego. Tym bardziej, jeżeli przeżyło się tyle lat, ile wy przeżyliście. Lataliście samolotami wielokrotnie. Standardowa procedura. Samolot wylądował. Chwila dla obsługi. Otwierają się drzwi. Schodzicie do długiego tunelu. Jesteście na lotnisku imienia Armstronga. I w tym momencie zauważacie, że nie chodzi wcale o Armstronga, który latał. Chodzi o Armstronga, który grał na trąbce. W kilku miejscach znajdują się jego portrety, murale. Jesteście na lotnisku. Jesteśmy przed odprawą, czy już za odprawą? Już jesteście po, odbieracie bagaże. Dobra. Ja szukam gościa z kartką, który ma nasze imiona na nich. W sumie dobry pomysł. No i co, widzicie gdzieś tego muchacho? Wreszcie! Nowe miejsce! Mam broń! A tu na nie papiery! Zdziel go. Kilka osób spojrzało. Widzisz, że mówią coś do krótkofalówki? Za chwilę ochrona. Możemy go tak wyciągać po prostu na zewnątrz, bo już wiemy, co się dzieje. Ja go biorę pod ramię, tak powiem. Bierz go pod ramię. Puszczaj! Chodź spokojnie, idziemy. Morgan! Morgan! W tym momencie podchodzi do ciebie ochrona. Przepraszam, czy zechce pan opuścić lotnisko? Już, tylko znajdę Morgana. My tu już znajdziemy, bo tu jest ze mną kolega, ma dominacja. Problemy. Ja się nim opiekuję, myśmy po prostu przylecieli. No to właśnie fajnie. No to tylko, że teraz mam troszkę gorszy rzut. Ty masz inteligencję, determinację. To jest 10, czyli mam 2 sukcesy i 1/10. Bezproblemowo spojrzałeś mu w oczy, zablokowaliście się na spojrzeniach. Opluł napięcie i znikasz. Popatrzył, no tak. I poszedł. Dobra, no to wychodzimy. Nikt tego nie widział? Szczerze, nie wyglądało to z boku jakoś wyjątkowo dziwnie. To znaczy, z tej perspektywy ludzie jednak się witają. Wiecie, lotniska widziały więcej szczerych pożegnań niż kościoły. Albo domy pogrzebowe. I w tym momencie macie szczere przywitania. Ludzie obściskują się. Witają się, mówią dzień dobry, w końcu miło cię zobaczyć. Jedna osoba trzyma karteczkę z napisem Agata. O. Agaś, widzisz? Dlaczego tylko ja? Dobra, chodźcie tam. To może my wszyscy znikniemy. No co? Weź, chodź, chłopie, mamy robotę. No wiem, synu. Już nie mogę doczekać. Synu, jeszcze przyjdzie pora. Wiesz o tym doskonale. Już nie raz tak na taką misję byliśmy wysyłani. Spokojnie. Straszczajcie się. Ile razy cię prosiłem, nie mów do mnie, synu. Jestem od ciebie starszy. Agata, idziemy. Chodźcie. Idziecie? Tak, idziemy. Podchodzicie do mężczyzny. Właściwie ładne, siwe włosy. Starszy, gdzieś koło 60. Ładny wąs, również srebrny. Brwi to samo. Ubrany w garnitur, widzicie, że jego okulary, które ma na nosie, najprawdopodobniej reagują na światło i robią się okularami przeciwsłonecznymi w momencie, gdy wychodzi na zewnątrz. Patrzy na was. Dzień dobry, czy ja to właśnie państwo miałem odebrać? Sądząc po plakietce, jaką tam masz nos. Ale to co, tylko na Agatę czekasz i reszty nie masz? Otrzymałem tylko to imię. Zapraszam do samochodu. Jest noc. Jest noc. No. Czym jeździsz? Lincoln. Idziemy. No dawaj, dawaj. W razie czego proszę zwracać się do mnie, Robert. Dobrze, Robert. Zapraszam. A i ty nas wieziesz do Morgana? Tak, do pana Morgana. Dobrze. Do parku La Grande. Czy typ jest wampirem? Łatwo poznać, że jest. Okay. To już nawet nie bladość zwraca tę uwagę. Jego maniery, jego sposób poruszania się. Macie wrażenie, że ten człowiek przeżył kilka wieków. I bardzo, bardzo dawno temu, u schyłku swojego życia, został przemieniony. No, czy taki dziadzia. Mhm. Okay. Starszy szofer. Wychodzicie z lotniska.
zawiesiste powietrze. Mimo tego, że zmieniliście tylko jeden stan, przejechaliście właściwie, przelecieliście właściwie kilkadziesiąt mil, kilkaset mil, oddycha się zupełnie inaczej. Wszystko wydaje się bardziej wilgotne. Wsiadacie do Lincolna, który ma z tyłu drzwi otwierane w poprzek, tak zwane kurołapy. Zdarzało wam się jeździć tak prestiżowymi furami. Pan Robert wsiada, odpala silnik, jak gdyby nigdy nic, rusza w swoją stronę. Ja jeszcze jak wsiadaliśmy, to ja shotgun i pobiegł na front. Ja jeszcze mam te nawyki, że zawsze jak jeździliśmy gdzieś na transakcję, wyjeździłem z obstawą, to siadałem raczej z tyłu jako taki VIP. Mhm. Więc już nawet nie zwracając uwagi na to, że on z przodu się siadł, władowałem się do tyłu, po prostu zapiąłem pas, rozłożyłem nogi i się oparłem, tak wygodnie wbiłem się w tylnią kanapę. A ja wchodzę z tyłu, zażenowana zachowaniem kolegi. Też się odwracam. Hu, hu, hu. Diego, chyba ci kochone spuchły. Zamknij się, Karacho. Karacho? Możemy się zmierzyć, Karacho, później jak wysiądziemy. No dobrze, dobrze, nie będę na ciebie tracił mojej siły. Za ile dojedziemy na miejsce, panie Robercie? Powinniśmy być za jakieś pół godziny. Okej. Okay. Si, bale. No, okej, okay. Ksiądz, czas. Skończyłeś już odmawiać swojej modlitwy. To ja w tym momencie jeszcze tak doczytuję. Jeszcze widać, że ruszam po prostu tymi ustami. Tak. Dużo ludzi spowiadałeś. Chciałbym posłuchać, z czego oni się najczęściej spowiadają. Bo wiesz, gdybym ja miał się spowiadać, to chyba byś opuścił kościół szybciej, niż tam wyszedłeś. Chyba nie może ci tego powiedzieć, wiesz? Wiesz co, w sumie to mogę ci tylko powiedzieć, że dużo. Książulku, chyba tajemnica spowiedzi czy coś. No. Ja nie będę mówił co konkretnie. Dużo różnych rzeczy słyszałem. Nie będę mówił konkretnie co, ale nie byłbyś najgorszy. A nie byłbym najgorszy. No co ty nie powiesz? Bo ja się nie spowiadałem. Całkiem możliwe. Puta, ten to zawsze się wetnie. No. Ja się obracam tak sobie na klęczki, siadam. Tak się opieram o siedzenie. Agata, no niestety nie udało mi się przejąć podczas lotu. Wtedy byśmy się dopiero zabawili. W tym momencie powinien zahamować. Szczerze... Trzymam się tego, Robert, więc i tak mi nic nie zrobi. Robert spojrzał tylko, jak się obróciłeś. Macie wrażenie, że przez te przyciemniane szyby nawet policja nie zerknie. Okej. Jedziecie spokojnie. Okej. Mam prośbę. Proszę, proszę, możemy sobie kogoś wesłać? Nie masz jakiegoś przełącznika, już wyłącznika? Już tak dawno. Jakbym wam zdradził, miałbym problem. A tak to my mamy problem. Na szczęście drugi Durej tego nie zna. Już tyle lat próbujemy już rozwikłać tą zagadkę, jak on to i kiedy się przełącza. To jest takie proste, wy jesteście tacy głupi. No cóż, chyba będziemy musieli jechać w takim towarzystwie do końca. I otwieram z powrotem. To może wam pośpiewam? A co znasz ciekawego? Bo ja bym z chęcią coś posłuchał. Ale w sumie żartowałem, nie umiem śpiewać. A spróbuj no. Jak a ten drugi? Ten drugi? Co no, potrafi śpiewać. Czekaj, niech sobie przypomnę. W sumie puszczał coś. Jak siedziała w klatce, puszczał, ale to było coś takiego spokojnego. Nie znam tytułu, bo no, nie moje klimaty. Ale coś takiego, coś ala klasycznego. No, jeżeli to puścicie, to wydłubię wam uszy. Jeżeli to jest możliwe. Nie, jest możliwe. A, znowu się z drugim wiecie. Jedziecie powoli przed siebie. Droga była całkiem spokojna, jeśli chodzi o nawierzchnię. Jeśli chodzi o widoki, nic specjalnego. Nie wjeżdżacie do większych miejscowości. Przejeżdżacie tylko przez niewielkie skupiska domków, gdzieniegdzie przyczep kempingowych. Nie jedziecie na pewno do Baton Rouge, które stanowi jakby centralę. Jedziecie na obrzeża. Robert zawiózł was w miejsce, które wydawałoby się de facto niepokojące. Drzewa coraz gęstsze, podjazd coraz mniej asfaltowy.
Droga zamienia się faktycznie w leśną. Powoli zajeżdżacie. Powietrze staje się o wiele bardziej wilgotne, co doskonale widać po szybach samochodu, które powoli przyozdobione są małymi kropelkami. I im głębiej lasu, tym coraz dziwniej słychać rechotanie żab. Jesteście na bagnach. Widzicie powoli pojawiający się napis La Granta. Podświetlany przez punktowe stroboskopowe światła. Dodatkowo dźwięk, który dociera do waszych uszu, przypomina wam o czasach młodości. Słyszycie muzykę, którą można by nazwać cyrkową. Powolutku coraz głośniejsza i głośniejsza. Pan Robert wjeżdża przez główną bramę, parkuje i mówi: proszę, jesteśmy na miejscu. Park jest czynny? Normalny? Jest, było otwarte. Czy są ludzie? Nie, w tym momencie nie. To się zwracam do tego Roberta. Synu, czy coś wiadomo więcej na temat tych dziwnych morderstw, które tutaj były? Bo tylko dostaliśmy takie pobieżne informacje, a może coś już wiesz? Całkiem sporo dzieci zniknęło. Nie wiemy jednak, próbujemy ustalić, kto za to odpowiada. Bo psuje nam interesy. No, oczywiście. Nudziarze! Otwieram drzwi, wyskakuję. Czekam, może... I tak, jak tylko wyskoczyłem, postawiłem nogi... Kurwa, chuj, kurwa, kurwa, nie! Wybaczcie. Za tego imbecyla. No w końcu. Udało się, że znowu jestem. Ja czekam, aż oni wysiądą pierwsi. Oh. Z racji tego, że też miałem takie zboczenie, że zawsze moi kompanieros wysiadali wcześniej, sprawdzali cały teren i dopiero wysiadam, gdy już wszyscy wysiedli. Ja wysiadam przedostatnio. Jak oni wysiedli, ja wysiadam. Panie Robercie, dziękujemy za przejażdżkę. Jedno pytanie, czy park jest otwarty dla śmiertelników, czy... Tak. Chodzi mi o teraz, o tą porę. Jeżeli ktoś by chciał przyjść, to by przyszedł. Albo przyjechał. Aha, czyli rozumiem, że możemy się spodziewać śmiertelników gdzieś w parku, jeżeli ich napotkamy. Myślę, że może ktoś być na miejscu. Dziękuję za tą informację. Okej, Quentin, słuchaj, korzystając z sytuacji, że jesteś ty akurat. Tak. Powiedz mi, jak mam reagować na to, gdy się pojawi ten twój socjo? Niestety tylko on wie, co jest triggerem, który może zawołanie zmienić. Zmienić nasze... proszę o wybaczenie. Nasze osobowości. Jeszcze nie odkryłem, co to jest. Poza tym ten moment, w którym się zmieniamy, tak jakby wyklucza się z naszej pamięci. I nawet jeżeli on by to zrobił, co wątpię, że kiedykolwiek zrobił, to tego bym nie pamiętał. Okej, dobra, pora się tutaj rozejrzeć, słuchajcie. Idę przed siebie, nie? Szukać tego miejsca, gdzie może być ten pan Morgan. Jest jakiś budynek, prawda? Do którego można wejść. Ja, korzystając z tego, że mam posokowca i żelazną gardziel, po prostu sobie tam z pazuchy wyciągam woreczek z frog i troszkę sobie sączę. Jasne. Wysiadając z samochodu... Albo nie, nie woreczek, tylko taka piersiówka z krwią. Wysiadacie z samochodu. Porozmawialiście chwilę jeszcze z Robertem. Po małej wymianie zdań w końcu rozglądacie się po otoczeniu. I teraz te dźwięki, te światła zaczynają mieć sens. Otóż faktycznie jesteście w parku rozrywki. Po waszej lewej znajduje się tor do samochodzików, które się o siebie obijają. Po waszej prawej znajduje się niewielka kolejka, która wjeżdża do jakiegoś budynku i wyjeżdża z niego z prawej strony. Z ludźmi? W tym momencie najwyraźniej był to przejazd testowy. Kawałeczek dalej jest niewielkie mini zoo. Niewielkie mini zoo. To się trochę wyklucza, ale... Jest naprawdę małe. Jest dość małe. Znajduje się tam na wasze oko osiołek, kilka królików. Nic specjalnego. Nawet nie zaciągnęli tutaj dzika. Jakiego są koloru? Króliki? Mhm. Jeden z nich jest biały.
Agata, czy coś jest nie tak? Nie, nic, ale najlepiej nie zbliżajmy się do zwierząt. Okej. Okay. Ja pamiętam, że zawsze miałeś z tym problem. Jestem w stanie wypić naprawdę różnego rodzaju i klasy krew, ale jednak nie chwytałbym się tak nisko położonych ssaków. Kawałek dalej widzicie koło młyńskie. Z jednego z budynków, ciężko to nazwać właściwie budynkiem, wygląda to bardziej jak jeden z taborów. Otwierają się drzwi, wychodzi mężczyzna, wysoki kapelusz, laska, którą trzyma w ręku, zakończona czymś, co ma chyba symulować diament. Fioletowy garnitur, bardzo duża, wręcz karykaturalna muszka w butonierce, poszetka, podchodzi do was dziarskim krokiem. Witamy w La Granda! Witamy. Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam. Witamy, no. Czy to państwa miałem się spodziewać? No to wygląda, skoro jesteśmy tutaj praktycznie... Morgan Libero. Miło mi poznać. Diego Abrego. Agata. Księdza, miło mi. Kiwam głową. Zakładam, że państwo w sprawie morderstw, w razie czego ja odpowiem na wszystkie pytania. Nawet te, które potencjalnie odpowiedzi nie mają. Taka sztuczka sceniczna. Nieważne. W momencie, kiedy pstryknął... Oj! Nie! Iskry nie. Błysnęły z palców. Popatrzył. Taka sztuczka. No tak. Jaka zajebista mucha. Dziękuję. Także w razie pytań jestem. W razie noclegu mogę wam zagwarantować jeden z taborów albo zaprzyjaźniony motel w miasteczku tuż obok. No to bierzmy się do roboty od razu, no co mamy czekać? Dobrze, spokojnie. Czekaj. Mogę państwo też oprowadzić po moim parku. A czy może pan wskazać miejsce, gdzie mogę sobie jakiegoś może człowieczka dziabnąć? Ty, co ty? Nie. Rzuć sobie na charyzmę i powiedzmy perswazję. Ile sukcesów potrzebujesz? Potrzebuję jednego. Jest! Weszło! Patrzę na ciebie, tak właściwie spojrzał dość dogłębnie w twoje oczy. Ja mu kiwam cały czas głową. Mhm. Wydaje mi się, że jak dojdziemy do rollercoasteru, to ktoś czekał na przejazd. Dobrze, ale zanim to... Jakieś więcej szczegółów niż to, że giną tamtego dzieci? Tamtego rollercoasteru? Słucham? Tamtego rollercoasteru? Mm. To dowiedzcie się wszystkiego. Tak, Agata, ogarniesz ich, prawda? Tak, możesz tak, idź. Możesz tam podejść. Nie. Podejdźmy. Lepiej mnie zostawcie samego. Niech idzie. No dobrze. Nie chcę wam pobrudzić ciuchów. No i idę tam. Mhm. Jasne. Okej, okay, zatem... Jakich szczegółów? Co więcej wiadomo, kto na ten temat? Kto dokonywał tych morderstw. No tego się mamy dowiedzieć, no, prawda? No właśnie... Czy są jakieś podejrzenia? Na początku... Poprawił Mucha. Na początku po prostu znikały dzieci. Już wtedy cała Kamaria stwierdziła, że trzeba by odnaleźć tę osobę. Problem zaczął się w momencie, kiedy znaleziono jedno dziecko. Mm-hmm. Miał na szyi ślady po ugryzieniach. Okej. Okay. Ślady po ugryzieniach? Czyli jak rozumiem, teraz nie znikają tylko dzieci, ale i też dorosłe osoby, tak? Nie, dalej dzieci. Tylko dzieci. Jedno pytanie, czy to dziecko było wtedy żywe? Nie, było wypite do końca. Do końca. Tam w tle. Ja pierdolę! Zachodzisz do niewielkiej kolejki. Kolejka zarówno pod względem tego, co jeździ, jak i kolejka co do osób, które próbują wejść. Widzisz tam młodą kobietę i prawdopodobnie jej chłopaka. Rozmawiają. Słuchaj, Peggy, wiesz, to naprawdę jest w porządku park rozrywki. Pewnie tam
Jasne. Zaciągnąłeś mnie tutaj tylko dlatego, bo nikogo tu nie ma. Odwracając się w twoją stronę. O, dzień dobry. Przepraszam. Jaki ma kolor włosów? Poniżej 5? Blondynka. Powyżej 5? Ruda. Blondynka. W sumie teraz nie ma to znaczenia. Witam. Widzę, że pani się chyba niedobrze bawi z tym bucem. Spojrzał na ciebie. Przepraszam, co? Ja patrzę na jego dominację. Aha. Co za koleś? No, co to było? Charyzma plus dominacja. Dziesiątka, dziesiątka, dziewiątka, 3 sukcesy. W tym 20. Masz 20, czyli to już są 4 sukcesy, bo się mnożą. 4-5 łącznie. Ktoś spojrzał tylko w twoją stronę. Przepraszam, co pan? Czy w dominacji mogę... Tom. I patrzę na ciebie. Znaczy, chcę się spytać, czy w dominacji mogę mu powiedzieć, żeby na przykład zwyzywał i poszedł? Mhm. Zwyzywaj ją i pójdź. No to niech ją zwyzywaj. Wypadł. Popatrzył na nią? Niech ją rzuci, o. Niech ją rzuci, zwyzywa i pójdzie. Ty szmato, nigdy nie chciałem być z tobą. Tak naprawdę zależało mi na twojej siostrze, nie na tobie. Poza tym nigdy nie lubiłem blondynek. A Billy opowiedział mi o tym, jak się z nim przespałaś. I odchodzi. Ona właściwie zmrożona. Odprowadza go wzrokiem. Ale to... Tom? Tom? Popatrzę na ciebie. Pytanie. Czy jest jakieś ustronne miejsce? Nie wiem, jakiś zagajnik, jakiś budynek, żeby zajść za to? W tym momencie jesteście właściwie osłonięci. Bo to jest kawałeczek korytarzu, wsiadacie i jest cała kolejka. Chodzi mi tylko takie miejsce, że jak tam na przykład zwłoki leżały, to nic się nie stanie. Nikt tam nie zajrzy. Zwłoki? Możesz je wpakować do kolejki, która dopiero co podjechała? Bo nikt poza nią nie czeka na tę kolejkę. Wiem tylko, że to będą troszkę zmasakrowane zwłoki. Ciężko. W tym momencie ciężko. To ja podchodzę do niej. Gdybyśmy tylko byli w bardziej ustronnym miejscu. I się wgryzam. Okej. Okay. Wypijasz ją całą? Do zera i do kolejki. Okej. Okay. Wy. Rozmawiając z właścicielem, widzicie, jak jakiś śmiertelnik wychodzi dość z takim stanowczym krokiem z miejsca, do którego przed chwilą poszedł wasz znajomy. Za chwilę rusza kolejka. Zaczynają się świecić światełka, łącznie ze światełkami w każdym z wagoników. Jesteście pewni. W jednym z nich leży kobieta. Z każdym podjazdem wyżej jej ramiona lecą do tyłu, z każdym podjazdem niżej jej całe ciało opada. Jeszcze za nią usadziłem, to i naciąłem te. Naciąłem jej nadgarstki. Nadgarstki. Żeby chociaż trochę pokrwawiły i wtedy wysyłam do końca. No, no i wracam do nich. Ręce w tyranie. Co wiemy? Gdzie się wpakował? Kogo? Przecież widać. Dziewczynę biedną. Dwa za głowę. No, nie widzicie sobie, no. Co mam ci zrobić? Też bym się przejechała, ale mamy robotę do zrobienia. No, wyobraź sobie, że mamy. Ty poszedłeś żerować. Agata, panie... Panie Robercie, już zapomniałeś? Żartowałem. Teraz ja zapomniałem. Czy pan Morgan. My idziemy sami, czy ktoś z nami idzie? Ten pan Morgan, czy ktoś idzie no z nami? No ja mogę oprowadzić. I na pewno muszę pozbyć się tych zwłok, które zostawił pan. O. Nie wiem, kto to zrobił, ale nie zostawił żadnych śladów. No cóż, wygląda na to, że spogląda za siebie, że Tom będzie miał przykrą niespodziankę rano. Nieważne, dobrze. To możemy zacząć oprowadzenie. Dobra, to idziemy. Idziecie za Morganem Libero. Ja sobie idę za nimi. No, szlak!
Czy coś zrobiłem? Nie. Dlaczego go jeszcze nie wyrzucili, to ja nie wiem. Ja też tego nie rozumiem. Przed chwilą? Rozumiem, że mam do czynienia z cywilizowaną. Tak, składam, więc proszę o wybaczenie. Rozumiem. Jedna zwłoki. A. Bywało gorzej. Słyszałem. Otóż, tutaj mamy niewielki tor dla samochodzików. One się od siebie odbijają. Świetna zabawa. Ludzie to uwielbiają. Tutaj. Wspaniałe. Mamy mini zoo dla dzieci. Tutaj jest nie nasz patrzę. Kucyk. Nazywa się Bilbo. Tu jest nasz osiołek. Długo to nie pożyje, nieważne. Tutaj mamy nasze króliczki. Zapraszam dalej. Tutaj na horyzoncie jest koło młyńskie, a teraz przejdziemy do atrakcji głównej, czyli naszego tunelu zakochanych. No, jeżeli mógłbym pana o coś prosić. Oczywiście. Rozumiem, że park La Grande jest pańską własnością. Jeżeli jednak mógłby pan być tak uprzejmy i zwracać się do ludzi jako śmiertelników, a do dzieci jako młodych śmiertelników, byłbym niezmiernie wdzięczny. Młodzi śmiertelnicy. Zapamiętam. Dziękuję uprzejmie. Tak. Panie Morgan, chciałem się jeszcze tak dopytać, bo zauważam, że chyba ten zakątek dla zakochanych to jakaś taka ważna atrakcja. Czy to w pobliżu tej atrakcji te dzieci znikały, czy gdzieś przy innej? W miasteczku? Młodzi śmiertelnicy. Młodzi śmiertelnicy. Nie, jakby tutaj nie było żadnych dziwnych sytuacji. A to... jakieś konkretne okoliczności, w jakich ginęły te dzieci? Konkretna godzina, miejsce? Początkowo, z tego co wiem, dzieci znikały, wychodząc nawet do sklepu. Od pewnego czasu dzieci znikają tylko nocą. No i potwierdzałoby się to, czego najbardziej się baliśmy, że mordercą jest wampir. Jeden z naszych. Więc... No niestety nie odpowiadamy za wszystkich spokrewnionych, prawda? A czy możemy gdzieś, czy jest tutaj może jakaś taka lista wszystkich naszych braci i sióstr? Że moglibyśmy... Camarilla dysponuje w większości. Musielibyśmy zadzwonić. Rozumiem, że te przypadki nie działy się wyłącznie w pana parku, lecz w całej okolicy. W okolicy. A. Właściwie niewielkie miasteczko obok. I kilka sytuacji, gdzie osoby z kempingów zgłaszały. I były to wyłącznie młodzi śmiertelnicy? Tak. Przepraszam. Młodzi śmiertelnicy. Ostatni przypadek, w którym miejscu miał miejsce? W miasteczku. Dokładniej. W miasteczku sprawdzić. Przy restauracji 917. 9.17. I dobrze rozumiemy, że znaleziono tylko jedne zwłoki? Reszta jest zaginiona? Tak. A mniej więcej ile tych młodych śmiertelników mogło? Zgłoszonych spraw było już 5. 5 i jedne odnalezione zwłoki. Jak na tak niewielkie miasteczko, to całkiem sporo dzieci. Proszę pani. Czy o tej porze... Młodych śmiertelników, bardzo przepraszam. Muszę się przyzwyczaić. Czy o tej porze restauracja 917 jest otwarta? Tak, oni mają otwarte 24 godziny na dobę. Dziękuję. Co, może się uda, my tam poszukać poszlak. Tak, a jeszcze mi się uda, tylko jeszcze w jedno miejsce. Kościół, gdzie znajdę w tym mieście? Kościół niestety... Kaplica? Kapliczki mamy po drodze. O, dobrze, to... Co prawda, jedna jest zdewastowana. Ale jeżeli pan naprawdę potrzebuje, to jeżeli pojadą państwo tą drogą, którą Robert was przywiózł, odbicie w lewo w stronę miasta, powinna być niewielka kapliczka. Tam stoi taka starsza kobieta. Zazwyczaj całe noce, całe dnie możemy ją tam znaleźć. To dziękuję bardzo. I daleko to jest od tego waszego miasteczka? Z buta dojdę? Z buta to chwilę potrwa, ale w razie czego pan Robert może was odwieźć. O, poprosił. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy możemy obejrzeć
zwłoki. No to już musieliby państwo udać się do kostnicy. Dobra. Mamy niewielki szpital. To nie powinno być dla nas problemem. No, znajomy, jedne miejsca. Ja bym się udał do tej kapliczki. Pozwolicie mi parę minut tylko. Aby dokończyć tego, co najważniejsze. Tunel miłości, prawda? Wyciąga zwłoki kobiety, która ma podcięte nadgarstki, rzuca ją gdzieś na bok. No cóż, złotko nie dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam. Nie ma problemu. Jakby rozumiem potrzebę, poza tym góra mnie uprzedziła. Ryzyko zawodowe, prawda? Z drugiej strony jest pan specjalistą. Nie mi oceniać. Otóż tutaj mamy rzeźby cherubinków. Tutaj mamy wielkie baloniki z serduszkami. Okropieństwo. I przez cały przejazd leci muzyka Elvisa Presleya. O! Coś dla chyba bym się mogę sobie tego odmówić. To następnym razem. Chcą państwo przejechać? Oczywiście. Pamiętam tego nawet datę, jak się urodził. Pytanie, czy... Chuj z nią! Wsiadamy! No tak. Zaczęło się. Przepraszam. Ja skakujesz do wagoniku. Agato! Nie ma mowy. Mam tu miejsce, tak klepię na siedzenie. Nie ma szans na to. Odechciało mi się jechać. Mogę się przejść z tobą do tej kapliczki. Mhm. Możemy się przejechać. Ej, no dalej, chodźcie! Obiecuję, że nic nie odwalę. Pognałem to i poszedłem. Obiecuję! Włączyć panu. No dobra, samemu mi się nie chce. Jeżeli macie być tacy sztywni... No... Każdy z nas przeżył jego całą twórczość. Wyluzuj! Chyba mnie przekonał. Wracam do łodzi. Okej, wsiadasz do wagonika. Mnie nie przekonał. Mnie też. Opieram się. Spojrzał na was. No to chwilkę, poczekamy. Pociągnął za jedną z wajch. Wyruszacie. Jedziecie. Najpierw powolu, bo coraz głośniej słychać gitarę. To nie jest Elvis. To jest jakiś cover band. Ktoś bardzo kiepsko udający Elvisa. Ale da się rozpoznać, że to jego repertuar. Jak tylko zanurzyliśmy się w tunel, to jebać cię, Klecho! Usłyszeliście tylko ten krzyk. Wjeżdżacie do pierwszego tunelu. Baloniki wyskakują po bokach. Faktycznie odbijające światło na swojej powierzchni dość jasne balony przelatują w górę. Wygląda to mega kiczowo. Kawałeczek dalej. Rzućcie sobie na... inteligencję i coś, co pozwoli wam załapać zapach. Tutaj was pytam, czego byście chcieli użyć. To inteligencja już tylko przetrwania to 5 kostkami. Potrzebuje 3 sukcesów. Mogę jedną pożyczyć? Ani jeden. Rzemiosło, piekarstwo. W sumie to miałoby nawet sens. Jakby na zapach. Dalej potrzebuje 2 sukcesów. 3, 5, 10, 8, 10. Jak mi wchodzi wszystko. Mi nic. 4 sukcesy, 6, 2 dziesiątki. Mi nic nie wiesz. Mąka. W którymś momencie, przejeżdżając przez tunel z cherubinkami, czujesz wybielacz. Bardzo mocny zapach chemiczny. Wali wybielaczem jak nigdy. Coś ty taki się zrobił. Robicie kółko. Zjeżdżacie z powrotem Agata i Antoni. Diego, nie czułeś tego? Nie czułem. A ty co czułeś? Mój drogi panie Morganie, a czemu to tak wybielaczem daje? Od czasu do czasu czyścimy. Wybielaczem? Tak, no jest to wapień. Okej, nie mi oceniać. Wrócimy tam może. Nie wiem. Słucham? Ja bym się jeszcze raz tam mógł przypłynąć. No, ja nie, strasznie wali. Czy nie pójdę? Ja nie płynę, strasznie tam wali.
Okej. No dobrze, czy mam wołać Roberta? Czy możemy pożyczyć auto? Nie musi być ten Lincoln, może być jakieś inne. W razie czego mam swojego starego Forda. Piszemy się na to? Fordzikiem? Możemy pojechać po chwili. A proszę. Dokąd wy chcecie pojechać? Ja tego no też nie. Czyli rozumiem, że zadzwonić do motelu po nocleg? Tak, bo chyba noc się już będzie kończyć powoli, czy jeszcze mamy chwilę? No jeszcze momencik. Myślę, że na dojazd i chwilę przygotowań. Coś to może coś zrobimy. Już biorę klucze. Ale to już... Butta! Pojedziemy do tego motelu. Puta, puta z simi fiuta. I to jest na jakimś podwyższeniu? A nie, Morgan. Tak, no, przeskakuję przez barierkę na ten. Na trawę. Widzicie, jak Geppetto przeskoczył. Panie Morgan, możemy tego Forda. Oczywiście, wasz kolega już wziął klucze. Widzicie, jak Geppetto przeskoczył? Lądujesz. Mam klucze. Zapraszam. Chyba ten trigger to jest właśnie to, jak on upada z dużej wysokości. Jeżeli was mogę prosić, nie zrzucajcie mnie z wysokości. Pomyślimy nad tym. Dobrze, to ja pozwolę sobie pójść do swojej przyczepy. Do którego i motelu? Zadzwonię do motelu. Do którego motelu mam się kierować? Jest tylko jeden. Tylko jeden. To znacie po neonie. Okej. Okay. Dobra. To opakujmy się i jedziemy. Nie ma co zwlekać. Wiecie, jak dojechać do niego? Trafimy, to jest mała miejscowość. Musimy się sprężać. Już gdzieś świta. Czujecie po kościach, że powoli zbliża się świt. No to musimy się przespać. Bezpiecznie będzie się przespać i na drugi dzień po prostu damy wszystko. Jasne. Na drugą noc. Pojedźmy prosto do motelu. Dokładnie, prosto do motelu, bez kombinowania. Ja oddaję klucze temu. A to nie mam. Antoni, poprowadzisz? Oczywiście, że tak. No to wchodzimy. Wchodzicie, Antoni odpalił. Ruszacie powolutku. Wyjeżdżacie z parku. Jedziecie przez znajomą wam, przynajmniej przez chwilę, drogę, która tym razem w sposób zupełnie odmienny do początku staje się coraz bardziej przejezdną drogą. Skręcacie w lewo, jedziecie kawałek prosto i na horyzoncie powoli pojawia się coś, co wygląda jak miasteczko, a przynajmniej znajduje się tam kilka budynków skupionych wokół jednej głównej ulicy. Jest miejsce, które od czasu do czasu zgrzyta neonem. Kawałeczek dalej faktycznie widzicie jadłodajnię, restaurację. Być może jest to ta, o której wspominał przed momentem pan Morgan. Podjeżdżacie pod motel. Jak tylko podjechaliście, iskry błysnęły z napisu No Vacancy. Zniknął. Wchodzicie do motelu. W powietrzu czuć trochę zgnilizny. Nie jest to najlepszej jakości miejsce. Mówi się chyba trudno. Za ladą siedzi starsza kobieta. Tak! Ja tak... To podchodzę do tej starszej kobiety. Szczęść Boże! A nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. To my tutaj z polecenia pana Morgana już tutaj miałem dzwonić. No tak. Mamy tu kilka pokoi. Cztery pokoje? Tak. Piątka, szóstka, siódemka i ósemka. Dobrze. To ja biorę siódemkę. To ja piątkę. A ja szóstkę. Proszę bardzo, to są klucze, już opłacone. No, dziękujemy. Ręce założone za plecy, tylko biorę ósemkę. Patrzę na nią. Dominacja, jak przychodzę. Ty masz inteligencję i determinację. Przepraszam, czy mogę w jakiś sposób przeszkodzić mu? Czy nie bardzo? Dobra, nie Możesz będę Możesz go przekonać, w sensie powiedzieć mu daj spokój. To nie ma sensu. Dwie dychy i siódemka. Czyli 500 sobie. Co chcesz zrobić? Nie widziałaś mnie. Nie widziałaś mnie. I po prostu idę dalej. Jasne. To tak przechodzę i tyle. Spojrzałeś? Ona popatrzyła na was. Spojrzała na ciebie. Popatrzyła w bok. Jakby was totalnie olała.
Znaczy, chodziło mi tylko o mnie. Oni nie robią to, co. Jasne. Że mnie nie tak. Popatrzyła na bok. Ja idę do pokoju. Znów to zrobię. Ja też kieruję się do pokoju. No, dokładnie. I rozumiem, że idziecie spać. Dokładnie. Mhm. Zasypiacie bez większego problemu. Podróż, mimo tego, że wasze ciała nie są tak samo nastawione na zmęczenie jak ciała śmiertelników, macie wrażenie, że wypadałoby się chociaż na chwilę położyć. Do tego po chwili namysłu uświadamiacie sobie, że za tą starszą kobietą znajdowało się kilka plakatów. Początkowo zignorowaliście je. To są twarze jakichś dzieciaków i napis zaginione. Okej, to pewnie o te dzieciaki chodziło. Niewiele to nam mówi. Poszliście spać. Budzicie się kolejnej nocy. Proszę o rzut na pobudzenie. Weszło. Nie weszło. Nie weszło. 6 to jeszcze... To weszło. Już wchodzi, okej, tak. No. Osobom, które nie weszło, którym nie weszło, zaznacz sobie głód. Spotykacie się w holu. Wyszliście właśnie ze swoich pokojów. I jest wieczór, tak? Tak, jest wieczór. Dobrze spaliście? Moje dzieci? Ja od razu minąłem ich i schodzę na dół, żeby rozejrzeć się, czy są jacyś ludzie tam. Widzisz, że pod restauracją kilka osób się krząta. Ja bym zeszła na dół do recepcji, popatrzeć na te plakaty. Mhm. Schodzisz? Wy też? Ja też schodzę na dół do recepcji, a tak po prostu, żeby się pokrzątać. Czy ja mogę po prostu, korzystając z inteligencji, tak jakby zapamiętać te twarze, nawet przechodząc? Pewnie. Stajecie na miejscu? Nie, nie musisz wracać. Schodzicie na dół, tej starszej pani nie ma. Przyglądacie się, kilka dzieciaków po prostu. Coś charakterystycznego a propos nich? Jakieś podobne cechy? Absolutnie nie. Jednak... Co robisz, Diego? Ja nie zauważyłem na razie nikogo takiego interesującego, więc przeknąłem i... Ale wyszedłeś, prawda? Wyszedłem na zewnątrz. Wyszedłeś na zewnątrz? Dziwny zapach. Rzuć sobie, proszę. Ja to widzę, on tak jucha. Jestem na zewnątrz. Coś czujesz? Jest, zainteresowało mnie, to mogę teraz nadwrażliwości użyć? Żeby wzmocnić sobie... Czego to wymaga? Ja sobie rzucam na spryt i determinację. A ja na co mam ci rzucić? Czekaj, a co ty chcesz, Kamil? Nadwrażliwość. Wyostrzone zmysły. Rzuć sobie na to samo, co rzucał w tym momencie Geppetto... Quentin. No to rzucam na... Spryt i determinację. Determinację. Czyli to jest 5. Potrzebuję 2 sukcesów. A to 2 weszły, 2 9. Weszły jeszcze dych i 2. Czujecie świeżą krew. Czujecie? I jesteście w stanie absolutnie określić, z którego miejsca. To ja w międzyczasie też po prostu wychodzę już na zewnątrz z tego wodu. Chyba mamy nową ofiarę, a zapach dochodzi z tej strony. Idę też, wychodzę za nimi. Wychodzicie z hotelu. Właściwie motelu. Przed chwilą Quentin, Diego, rozglądali się, pokazują wam, że w tamtą stronę. Idziecie jeszcze kilka kroków i za budynkiem motelu leży martwe dziecko. Kurde, podchodzę i tak patrzę, nie ruszam tego ciała, tylko tak butem odwracam buźkę, żeby się przyjrzeć. Ja też tak stoję, gdzie młody śmiertelnik. Gdzie zostało ugryzione dokładnie? W karku. I ja chcę zobaczyć, kiedy. Ocenić, spróbować. Dobrze. Rzuć sobie w takim razie na inteligencję i medycynę. Młody śmiertelnik. Ja również, korzystając z mojej wiedzy medycznej. Inteligencja, medycyna. Ile potrzebujesz?
potrzebuję 3 sukcesów. 6. Raz, 2. 0.2 jeszcze 2 sukcesy, czyli łącznie 2, 4, 6. Ale to mam 3. Ty jesteś jakiś... Obydwoje nachylacie się nad ciałem. Spoglądacie na to dziecko, albo jak pan woli, młodego śmiertelnika. Jest martwe, wypite do cna. Najłatwiej jednak jest określić po ranie na szyi, ponieważ wokół tego być może zgromadziła się ślina, która odrobinę skoagulowała krew. Ale nie dłużej niż godzinę temu. Jeśli był to faktycznie wampir, to dużo ryzykował. Bo było jeszcze jasno wtedy? Powoli dopiero robiło się ciemno. Mogli mieć jakiś monitoring w motelu? O, rozglądasz się? Widzisz jedną kamerę skierowaną w tę stronę. Aha. Patrzcie na to. To kamera. Myślicie, że coś nagrała? To naprawdę dobry pomysł. Zawsze można spróbować. Ona jest na metalu zamontowana. Mhm. To czy ja na przykład widzę wokół tego młodego śmiertelnika jakieś, nie wiem, ślady walki, ślady stóp? Kompletnie. Wokół, albo coś, tak. Albo coś, co by mi pomogło, na przykład, że jakieś, nie wiem, duże stopy gdzieś tam. Dobrze, to będę potrzebował inteligencji i sztuki przetrwania. A spostrzegawczość? Ewentualnie spostrzegawczość. Mhm. Ile? Potrzebuję 3 sukcesów. Ja w sumie też bym chciał zobaczyć dookoła, czy jakiś ślad. No, jeden. Ja tak samo. Jeden sukces, więc nie wiem. Ja rzucam na to samo. To rzućcie. Czy mogę wspomóc się umiejętnością krycia się? Nie. Inteligencja, sztuka przetrwania, tak? Mhm. Rzucasz sobie? Ewentualnie spostrzegawczość. No wiesz, ile chcesz. Mam 1. 90, 80, 60. Mam 1 sukces. Na kości krwi? Nie, na kości krwi mam też sukces i na normalnie. 5 sukcesów. Ty masz 2 sukcesy. 2 sukcesy mam. 5. Rozglądacie się. Agata, Quentin, zauważacie, że były to buty od garnituru. Lekko wciśnięte w jednak podmokły teren. Ale chyba kierują się w stronę asfaltowej drogi, na której nie zostały już śladów. Znaczy nie zostały ślady. Ty z kolei widzicie, jak Diego padł na kolana. Powąchał, wstał. Niestety nie wiesz. To chyba nie jest żaden dziwak. Nie, ślady wyglądają na eleganckie buty. Tak, naprawdę? Ja się próbowałem to ustalić, ale coś mi tutaj nie wychodzi. Takie podobne trochę jak moje, pewnie. Po sobie znaleźć dostęp do monitoringu. Diego, jako że nachyliłeś się i mocno się wąchałeś, prosiłbym cię o jeszcze jeden rzut. I będzie to inteligencja plus coś, co ci pomoże do zapachów. Identyfikacji zapachów. No to może intuicja? Może być. Dobra, czyli 5 kości. Jak najbardziej. Z czego jedna jest głodu. Na głodzie mi nie wypadło nic i mam 2 sukcesy. 3. 3, przepraszam. 3 sukcesy wystarczą. Okej. Okay. Czy jest wybielacz? Ej. Pamiętasz Quentin? No. Pamiętasz ten wybielacz, co czuliśmy, znaczy co ty czułeś w tym zagajniku dla zakochanych? No i się zaczyna. Buta. Co to buta? Pamiętasz ten wybieracz? Te zwłoki. Wokół tych zwłok. Wącham. Strasznie czuć wybieracz. Sadzam jej palec za dziąsa. No sobie. Ludzka. Zapach. Wybieracz. No faktycznie wali tym wybielaczem. Głównie na skórze jednak. Czekaj, na plecach nie ma rany, kopię ją, przewrócę na drugą stronę. Na plecach nie ma żadnej rany, ale masz wrażenie, że ubranko na tym dziecku, jak tylko ruszyłeś i powietrze się wzbiło, pachnie wybielaczem, ewidentnie. A jest wybielone w jakiś sposób? Czy ubranie, nie, czy nie. Skóra? To ciekawe w sumie. Okej, ja mam podejrzenia już teraz co do tego Morgana.
Dobrze, może sprawdźmy ten monitor. I sprawdźmy się szybko tą restaurację i wracamy do parku. Chyba na to? Tak, 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 no takie będzie plan. Kostnicę chyba nie musimy w takim razie sprawdzać. Ale... Jak mamy stare głowy, to po co mam stare? W sumie racji. Czy chcemy utrudnić pracę policji? Ale nie ma na razie żadnej policji. No nie ma, no ale zaraz tu ktoś to znajdzie i zawiadomi. To może lepiej się ruszmy stąd, do restauracji. Zanim nas tu znajdą. I tak jesteśmy... Powtórzę pytanie, czy chcemy im utrudnić pracę? Nie. Idziemy. Dobra, nuda! Gdzie idziecie? Do restauracji. Sprawdzić monitoring. Do motelu. Fakt, dobra. Wchodzicie do motelu. Starsza pani już tam jest na miejscu. Mamy pytanko. Macie tu gdzieś jakąś komórkę ochrony? Gdzieś, gdzie... No, tutaj za mną jest. Dobra, dziękujemy. Ja przychodzę, mijam ją. Ja patrzę w nią. Ona właściwie tylko się odwróciła, popatrzyła na ciebie. Słucha cię. Ja nic nie mówię. Patrzę. Ale patrzę na ciebie. Cały czas. Ja też. Jasne. To w takim razie... Ja idę do tej komórki ochrony. Po prostu. Ja idę właśnie razem z Agatą. Przewijacie. Jest to dość stara technologia. To znaczy nie jest to cyfrowe. Nagrywa się na taśmę. Cofacie o godzinę. Widzicie, jak jakiś mężczyzna powoli, właściwie po zarysie idzie poznać, że jest to mężczyzna. Zbliża się do dziecka, które liczy pieniądze. Oczywiście nie ma dźwięku. Po chwili ten mężczyzna wchodzi w światło, a przynajmniej snop światła. Na zewnątrz robi się coraz ciemniej, przez co kontrast daje wam więcej szczegółów. Macie wrażenie, że widzieliście tę osobę. Ale ciężko złapać. Gdyby nie ten kapelusz, gdyby nie ta mucha. Łapie to dziecko? Wgryza się w szyję. Kilka minut trwa wypicie całej krwi. Porzuca dziecko, spogląda w stronę neonu i odbiega bardzo szybko. Macie wrażenie, jakby taśma była przyspieszona. Mija kilka minut. W końcu przewijacie. I widzicie was nad zwłokami. Nie przypomina ci to kogoś? Ta niegomość wygląda znajomo, nie sądzicie? Jak Morgan, to nikogo więcej nie ma. To trzeba go przelustrować, sprawdzić. No. Okej, okay, jeszcze ten zapach wybielacza. Słuchaj, no to co? Albo udajemy się jeszcze sprawdzić tą restaurację, albo jedziemy prosto do Luna Parku. A co on mówił o tej restauracji tak naprawdę? Że gdzieś przy niej doszło do ostatniego morderstwa? No, a do ostatniego tak naprawdę doszło do... przy motelu, więc... Jeszcze wcześniejszego. No, do ostatniego tego, czyli... To ja w takim razie w międzyczasie, jak to są kamery monitoringu, to jest gdzieś zgrywany jakiś taki komputer gdzieś tutaj, dysk? To jest na taśmach. Fantastycznie. Niszczę to. Jasne. Nie możemy być... Widocznie, nie może być... Nie mogłem poznać. Mogliśmy to zabrać. Co ty chcesz tym zrobić? On już to zniszczył? Tak, wziął po prostu, postawił, uderzył ręką. Taśma jest zgnieciona. Nikt nie może się o nas dowiedzieć. Ale jak? Nie ma żadnych dowodów. Przecież nie ma żadnych dowodów. Nie ma żadnych dowodów teraz, że to zrobił prawdopodobnie Morgan. My o tym wiemy, to wystarczy. Dobra. I wychodzę po prostu z tamtego pokoju i jeszcze przy okazji używam dominacji na tej starszej pani. Ja wychodzę taki... to cały czekaj, czas jest. Czekaj, ja dalej jestem z nią i ja używam dominacji na nią. Bez większego problemu. Każę jej zrobić tak. I jak wychodzą, mówię kawaii! Podniosła ręce. Widzicie, jak zmarszczona jest skóra. Czy ty chcesz coś jeszcze? Tak. Nie wierzę. To już nie będzie pamiętać, to siłą rzeczy mówiłem, że zapomniało. Tylko chodziło mi, żeby tak czekała na nich. Głównie nie pamięta ciebie. A, okej, okay, no to tyle. Okej, okay, to ja w takim razie chciałbym wygryźć się w tą starszą panią i napoić się, ponieważ jestem głodny. Jasne. Więc chciałem po prostu to wykonać, że nie, to nie jest jakieś zbyt dużo, trochę, będzie się czuła potem pewnie słabo, więc chciałbym ją jeszcze później przekonać, żeby poszła, po prostu się gdzieś położyć.
Pewnie. Rzuć jeszcze na to przekonanie, proszę. Ja rzucę sobie na wolę. Charyzma plus dominacja, 2. Charyzma. Ty masz inteligencję i determinację. 5. Mam tak, mam 2 sukcesy i sukces na głodzie. Wychodzicie z tej komórki. Starsza pani podniosła rękę. Słyszeliście, jak Geppetto krzyknął kawaii? I w tym momencie Antoni robi krok, zatrzymuje się, patrzy na was. Widzicie, jak jego żuchwa jest coraz niżej, wręcz groteskowo rozciągnięta, wgryza się jej w kark. Kobieta się nawet nie rusza. Widzicie, jak się kilka razy zachłysnął krwią? Puszczają? I mówi: niech się pani położy. Kobieta siada, kładzie się na biurku. Macie wrażenie, że śpi. Zniweluj sobie kość głowy. Czy widać jakąś plamę gdzieś, coś się sączy bardzo jej? Nie, bardzo szybko przestała krwawić. Ty, oblechu! Taką starą pluchwę? To dla mnie to nie ma znaczenia. Ja, jak już tu weszliśmy, to ja słyszałem, że tam demony w niej... Dobrze, kto by brzydza, ten nie pije. Dokładnie, tam demony w niej tu już tam buzowały. Nie była dobrym człowiekiem. Demony? O, naprawdę? Jak ty to mogłeś poznać? No ja mam taki, powiedzmy, taki dar, gdzie ja mogę wyczuć, jeżeli ktoś jest grzesznikiem. Ode mnie tego nie wyczułeś, jak wspomniałeś w samolocie. Bo jesteś martwy. Gdzie się kierujecie? Do Luna Parku. Wsiadacie do samochodu i jedziecie do Luna Parku, tak? Tak, czy do restauracji? Nie sprawdzamy już restauracji. Chyba nie ma sensu. No nie, bo stwierdziliśmy, że jak już mamy... pokazał bardzo dużo, moim zdaniem. Chyba jedno a to znaczy, co na monitoringu było? Zapytaj Antoniego. Co chcesz się zapytać? Co było na monitoringu? Widzieliśmy pana Morgana, który łamie wszelkie nasze zasady. I było widać go na monitoringu. Wiesz, maskarada, nie możemy się ujawniać kompletnie. Ale czy na pewno, czy jesteśmy pewni, że to był on? Czy po prostu miał jego cechy, jego kapelusz i tak dalej? Tego się już nie dowiemy. No nie dowiemy się, bo dlaczego? Zniszczył taśmę. Czyli jednoznacznie mówicie, że to jest on, czy nie? Na 90% on, dlatego udajemy się tam i sprawdzamy. Ja dzwonię do tej, do kamarii, jakiegoś zarządu, czy kurde, kontaktu naszego z nami, naszego przywódcy, nie wiem, jak naszego to działa. Okej, okay. Dzwonisz do Sary. Sara. Witam. Quentin, miło mi. Mhm. Pytanie, czy jeżeli jesteśmy pewni na 90% winowajcy, czy powinniśmy jeszcze szukać więcej dowodów, czy po prostu wyeliminować zagrożenie? Martwy czy żywy? Nasz. Moment. Słyszysz klikanie? Po czym? Jest to Morgan Liberty. Macie dyspensę. Dziękuję. Do usłyszenia. Zabijamy. No, na to wychodzi. Ale może rozejrzyjmy się tam jeszcze chwilę. No to zanim dokonamy sądu ostatecznego nad nim, to możemy jeszcze się troszkę dowiedzieć, co tam jeszcze takiego szykuje. No jasne, możemy z nim po prostu porozmawiać. Zanim dokonamy egzekucji. Ja sobie wyciągam piersiówkę, troszkę krwi. Wsiedliście do Forda. Mhm. Ruszyliście przed siebie. Wracacie do parku rozrywki. Słucham cię. Chciałabym podczas jazdy rozejrzeć się po tym samochodzie, czy tam coś ciekawego można znaleźć. Rzuć sobie postrzegawczość plus determinację. Ile? Potrzebuję 3 sukcesów. Mam 1. Przejrzałaś najbardziej oczywiste miejsca. Mhm. W
Na tyłach foteli znajdowały się kieszonki, w nich nic. Kilka drobnych, wciśniętych zaraz za skrzynią biegów, w schowku na rękawiczki. O dziwo, znajdują się rękawiczki. Pierwszy raz chyba ktoś tego użył tak, jak trzeba. No okej, okay. I co, znalazłeś coś? No nie wiem, ja nic nie widzę, nie? Może wy spróbujcie, bo... To ja się jeszcze rozejrzę. Ja na froncie siedzę? Nieważne. Okej. Okay. No co rzucasz? Rzucasz na determinację i spostrzegawczość. Masz dwa. Gdzie to masz? No, tu masz spostrzegawczość. A, tu jest spostrzegawczość? Masz determinację. Chyba, że masz coś dodatkowego. I głód. I głód. Czyli jedna z nich jest głodu. Jeden sukces. No niestety, jeden sukces to nie. Przejrzałeś dokładnie te same miejsca. Nic nie widzę tutaj charakterystycznego. Może w tym Lincolnie jego coś by się znalazło. Musimy tylko wyczaić, czy będzie zapakowany. Zaparkowany. Wydaje mi się, że skoro dostaliśmy dyspensę na eliminację go, to możemy skończyć po prostu śledztwo eliminacją. No a jak będą się później powtarzać? A myślicie, że Robert by coś wiedział? No to wtedy... Robert niewiele wiedział, on jest tylko szoferem tak naprawdę. Tam on tylko wozi tego, co zauważyłem. Jeżeli zbrodnie będą się powtarzać po eliminacji naszego celu, nasza dedukcja była po prostu chujowa. Zauważacie, że Quentina już z wami nie ma. Powróciła jego gorsza część albo dziwniejsza część. I rozumiem, że ruszacie do Luna Park. Tak. Robicie coś jeszcze po drodze? Ja tylko rzucam spojrzeniem w stronę jego i szybko się odwracam, bo już nie mam ochoty po prostu patrzeć. Co się lampisz? Nie, twój zasrany interes. Twój zasrany interes. Jestem kubańskim narkotykiem. Ja w tym momencie biorę, bo on na pewno siedzi gdzieś koło mnie i dociskam mu mordę do tego. Raczej bym sobie nie pozwolił na to. Naciskasz? Jest opór. Przyciskam mocniej. Ja blokuję głową. Dobrze. Rzućcie sobie przeciwstawny na siłę i bijatykę. Kto ma ile sukcesów, tam się uda. Jeżeli ktoś ma głód... O kurde, trzeba. Nie. Bijatyka. Gdzie jest bijatyka? Walka wręcz. Walka wręcz. Pierwsza kolumna. Siedmioma kośćmi. Ile sukcesy? No, zobaczymy, kto będzie miał więcej. To... Dwa. Dziesiątka, ósemka, siódemka. Spierdalaj. Próbowałeś docisnąć, nic z tego. Ja w tym czasie wyglądam... Bo już widziałem, że jest źle. Wyciągam swoją książkę i po prostu czytam, nie zwracając na ich uwagi. Jedziecie. Powoli znajomy napis, znajoma, mniej przejezdna droga pojawia się. Wjeżdżacie na teren Luna Parku. Wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Ciemno i tylko atrakcje, które wydają dźwięki. To znaczy od czasu do czasu wersja demonstracyjna światełek przelatujących czy to przy samochodzikach, czy przy tunelu zakochanych, czy gdzieś dalej. Jesteście. Kto prowadził samochód? Prowadził, zdaje się, że Antoni. No. Antoni, nie parkuj może pod samym wejściem, żeby on nie wiedział, że ja my się zbliżamy. Ja chodźcie! Auto już powoli się zatrzymywało i wyskoczył. Po prostu otworzył drzwi, wyszedł. Trochę tobą gibnęło, ale dałeś sobie radę. Dobra, zatrzymaj tutaj może już. Dobra, no to zatrzymuję tam, gdzie wskazuje. Z czego on ostatnio wychodził? Jaki to był budynek? Ten młyn? Co to było? Jeden z baraków. Jeden z baraków. No chodźcie, załatwimy go i tyle. Wracamy. A może... rozglądam się, czy gdzieś stoi zaparkowany Lincoln. Nie ma Lincoln. Nie ma Lincoln. A czy ktoś jest jeszcze w Luna Parku? Jacyś ludzie? Jak tak zamiatasz wzrokiem, to nie.
Okay. Ja bym chciała użyć wyczucia niewidocznego, żeby określić mniej więcej, gdzie on się może znajdować w tym momencie. Mm-hmm. Czy jest gdzieś blisko, co może robić. Ja też sobie tego użyję. On nie użyje. Spryt plus nadwrażliwość. Czy ja mam coś? Postaci? Nie. Potrzebuję w sumie dwóch sukcesów. No to mam jeden, więc nie. Ciężko ci wyczuć. Mhm. Jedyny plus jest taki, że jest on wampirem, więc mniej więcej czujesz pulsującą krew, która nie krąży. Chyba jest w tym swoim taborze. Mhm. Wydaje mi się, że jest u siebie. No to co, no to... Tak przeczuwasz. Ciekawostka, ten nóż zrobiłem jeszcze, jak byłem młodziutkim wampirkiem. Jest posrebrzany, bo dalej wierzyłem, że to może kogoś skrzywdzić. Ale słyszałem, że na niektóry wampir może działać. Musimy, zobaczymy. To co, wchodzimy? No to wchodzimy, znaczy idziemy tam chyba, co nie? Nie ma co tracić czasu. Podchodzę do drzwi. Pułkam. Ja się cofam dwa kroki i z buta bierze. Słyszycie. Geppetto z buta wywala drzwi. Ile masz siły? Ile masz 4. Drzwi pokrunęły. Co jest? Kompletnie ignorując to, że były tam jakieś zawiasy. Czy to jest kwestia tego, że idealnie kopnął w dobre miejsce, czy po prostu jego siły, nie jest to zbyt istotne. Drzwi poszybowały. Zaglądacie do środka. Kilka strojów, kilka garniturów, wiele zdjęć poprzyklejanych na ścianach. I pan Morgan. Czy... Odwraca się w waszą stronę. Jego do tej pory śnieżno-biała koszula jest cała w krwi. Aż po sam pępek. Łącznie z jego żuchwą. Jest ubrudzony, patrzy na was. No cóż, spodziewałem się. Więc co? Ja chcę użyć stłumienia Vitae na nim, zanim cokolwiek zrobi. Mhm. I go po prostu osłabić. Jasne. I muszę rzucić na pobudzenie. Mhm. I na inteligencję i magię krwi, a ty na kondycję i opanowanie. Najpierw na pobudzenie. Mhm. Poproszę. Jest 8. Okej, czyli weszło. Mhm. Nie zyskujesz głodu. Ile sukcesów? 5. Uhu. O ty, spójrz na tą grą. Gdzie mam spojrzeć? Czyli ile ty masz sukcesów? 0. 0. Ale 3 trójki. O kurde. Co to robi? Sprawia, że moc krwi jest mhm. słabsza. Jasne. Okej. Okay. Wykorzystałaś to? On się jakoś dziwnie zachował w tym momencie. Popatrzył czy? Na was. No dobrze. No jeszcze w momencie, jak to mówi. Podnosi się i widzicie, że pod nim leży mężczyzna, z którym rozmawialiście w samolocie. Ten od czasu. Leży. Wygląda na bledszego niż był wtedy. Ma 2 dziury. Na rozstawie około 2,5 cm, co wskazuje absolutnie na wkłucie się trójkami. Czy możemy stwierdzić, czy ten wampir jest żywy? W sensie, czy jest... Nie jest. Czyli jest zupełnie ostatecznie... Został wypity do zera. To ja w takim razie chcę zrobić coś takiego, że chodzę, wydzieram Morgana i rzucam nim za... Po prostu chcę go tak... Wyciągnąć i po prostu nim rzucić. Jasne. Potrzebuje siłę i bijatyka, walka wręcz. Zanim on do niego dobiegł, to ja jeszcze zdążyłem kilka razy strzelić, idąc w jego stronę z nożem. Okej. Okay. Ja wyjmuję sztylet. Mhm. I mam posrebrzane pociski. Ile masz sukcesów? Krytyczny 1.
Jeden krytyczny sukces. Mam tylko jedną kość. W sumie uświadomiłem za późno. Dobrze. Co robisz? No ja w międzyczasie, jak on do niego podbiegał, to ja już strzelam i idę w jego stronę z nożem. Rzuć sobie na pistolety, broń strzelecka. Strzelanie. Plus zręczność. Strzelanie mam... Strzelanie plus zręczność. Zręczność mam 3 dopiero po kości. Czekaj, to przerzut. To jest dycha? Tak. Dycha, czyli... Dwie dychy i siódemka. 5 sukcesów. Co robisz, Diego? Ja opieram się i jak taki baron nasłuchuję. Znaczy, nasłuchuję, przyglądam się sytuacji całej. Wyciągnęłaś sztylet. I chciałabym użyć dotyku skorpiona. Troszkę sobie naciąć rękę i tę krew, używając dotyku skorpiona, zamienić w truciznę i wytrzeć na sztylecie. Jasne. I atakujesz go? I go tym atakuję. I muszę użyć siły plus magii krwi. Przeciwko okultyzmowi lub odporności. I tyle. Wiedziałem, że Agata aż taka OP jest. Ma dużo magii krwi. Bo... Mam jeden sukces. Wow. Jeszcze raz rzucasz. Jeszcze raz? Jeden znowu. Widzicie, jak Antoni... Sorry, miałam 2 sukcesy, bo było wcześniej? Za... Widzicie, jak Antoni bez zastanowienia łapie Morgana za... Właściwie za frak, można by powiedzieć, bo dosłownie gość ma frak. Łapie go, wyrzuca go przez miejsce, gdzie były drzwi. Wylatuje. W tym momencie Geppetto strzela w jego lecące ciało. Diego opiera się, spogląda tylko, jak ciało upada. Macie wrażenie, że jakby w przyspieszonym tempie Agata robi kilka kroków, tnie go, zatapiając swój sztylet. Morgan pada na ziemię, podnosi się. Czyli jednak... No dobrze. Atakuję ciebie, bo jesteś najbliżej. Proszę o walkę. Wręcz. Plus kondycję u ciebie. Trzy sukcesy. Widzicie, jak Agata jest atakowana najpierw przez szczęki. Próbuje ją ugryźć w dowolne miejsce. Agata się odsuwa. Próbuję cię uderzyć prawą ręką. Co robisz? Próbuję ją z tym sztyletem. Zablokowała sztyletem. Atakuje drugą ręką. I ręką. Zablokowała tylko ręką. Zrobił krok do tyłu. Po kolei. Co robisz? W takim razie, jeżeli będę strzelał, jest szansa, że postrzela Agatę? Tylko w przypadku krytycznej porażki. Dobrze, to ja w takim razie wyciągam swojego magnuma, który jest taki charakterystyczny, bo zamiast szczerbinki ma krzyżyk. I ja wtedy umieram. I po prostu strzelam w Morgan. Nie. W takim razie proszę o zręczność plus... Strzelanie. Strzelanie. Dwa, trzy. Sukces. Co robisz? Geppetto. Daleko ode mnie jest? Właściwie wylądował poza taborem. Nie ma problemu, żebyś do niego dobiegł, doskoczył. Okay. No to doskakuję do niego, pewnie jeszcze zaraz zdążę strzelić. I nożem się wbijam i będę wtedy mówił coś.
Mówię, dobrze. No to się trochę z tobą powiem. O, skończmy to szybko. Dobrze. To najpierw proszę na strzelanie. Strzał był jeszcze na tamtej postaci. I strzelanie i ręczność. 4, 7, 3, 3. Raz, dwa, trzy. Trzy sukcesy i dziesiątka, czyli 5. To jest na strzał. I na nóż. I teraz broń biała. Broń biała. Tutaj będzie 3. Plus zręczność. 3 i zręczność też 3, czyli 6. Raz, dwa. Dwa sukcesy i dycha. Czyli 4. Co jest nie tak? Diego. Ja, widząc, że już go wyrzucili, tak jakby mam wrażenie, że zrobili ucha za mnie, odpieram się od tej ściany, obok której były wcześniej drzwi, staję w progu, wyciągając swojego Desert Eagle'a, takiego pozłacanego mega, i po prostu celuję, mierząc mu w łeb, strzelam. Proszę, zręczność i strzelanie. Zręczność i strzelanie, jakby pięcioma. Krytyczny sukces. Drugi. Drugi. Czy sukces sukcesy. Ma krytyczny na... Czy sukcesy na głodzie. Na głodzie. No. Dobrze. Agata? Czyli czy sukcesy. Dalej staram się tym sztyletem po prostu pozostałościami tego, no co, tam, proszę, co tam jest. Zręczność i walkę. Brygało chyba. No broń biała. Pierwszy jest. Trzy i... No to nie mają. Barony, barony. Dwa sukcesy. Widzicie, jak Antoni strzela z magnuma. Nabój zatapia się w ciele. Za chwilę strzał ze strony Geppetto albo Quentina. Na tym etapie już ciężko wam określić. Strzelił. Ty poprawiłeś. Strzał bardzo głośny. Desert Eagle tylko przeładował zamek, podając kolejny nabój. Agata, kilka kolejnych susów. Z niego mężczyzna spojrzał na was. Macie wrażenie, że wszystkie te punkty, w które oberwał, powolutku zaczynają ropieć. Jakby kapała z nich ropa. Co mogłoby oznaczać, że faktycznie zrobiliście mu krzywdę? Patrzę na was. Co tchu? Atakuje ciebie Agata. Może to coś innego musi zabić. Proszę o zręczność plus de facto walka wręcz bijatyka. Zero sukcesów. Zaznaczasz sobie 3. Ciężkie obrażenie. Wow. Co to jest za pot? Jedna ręka tnie cię. Druga ręka tnie cię. Masz wrażenie, że każde z tych cięć robi o wiele większą krzywdę, niż dotychczas robił dowolny pistolet, dowolny nóż. Najwyraźniej walka z wampirem jest czymś o wiele trudniejszym. Co dalej, Antoni? Chcę podbiec, jeszcze jak jestem taki rozpędzony, schylić się tak, żeby wystawić nogę i go ściąć, żeby upadł. Coś jeszcze mogę wykonać? Jeżeli chcesz mu zadać jakieś obrażenie. Tak, strzał w głowę. Jasne. O, strzelanie, proszę. Plus zręczność. Plus zręczność to jeszcze jedną kość potrzebuję. Weź sobie. Poczekaj. Jeszcze raz go sprawdzę. 3. A nie, 5, dobrze. Jest, okej. Okay. 3 sukcesy. Jeden krytyczny. No tak, w tym jeden krytyczny, tak. Geppetto, co robisz? Teraz Quentin.
Quentin? Okej. Okay. Już mi jest ciężko się połamać. Quentinie? Znowu będę musiał pobrudzić sobie bronię. Chowam pistolet i rzucam się na niego z nożem, żeby mu oderznąć łeb. Pewnie? Czyli poproszę w tym momencie walkę wręcz i zręczność. Czy nie broń białą? Broń białą. No, jako że korzystasz z noża, broń biała. Jeden sukces, drugi sukces, trzeci sukces i dycha. Pięć sukcesów. Koleś co obski jest. Diego. Widząc, jak bardzo Quentin jest nabuzowany, po prostu obracam sobie tego igla tak na palcu, nie? I chowam, chowam do tego, dobywając tym samym nóż. Mhm. Ty i, powiesz, i idę w stronę, po prostu schodzę, bo widzę, jak ta sama sytuacja wygląda. Ja korzystając z tego, że jestem zraniona bardzo, staram się jak najwięcej krwi nabrać w ręce swojej i użyć korozyjnego wite, jeśli mogę użyć na ciele. Wymaga testu pobudzenia. Śmiało, pobudzenie. I po prostu sprawić, że ta krew jest jak rozpuszczalnik. Jasne. Cholera, jasne. Pobudzenie po pierwsze. 10, tak. Więc... Weszło. Tak. No i teraz? Determinacja. Magia krwi. Czy ja mam jakiś przeciwstawny? Powiem ci, że nie, bo to jest bardziej właśnie na... Czyli potrzebuję dwóch sukcesów. Raz. Jest na pewno, jest zerówka. 8, no są dwa sukcesy akurat. Widzicie, jak Antony podcina Morgana. Strzela mu w głowę, praktycznie z przyłożenia. Za chwilę Quentin tnie go nożem. Widzicie, jak rysuje się linia wzdłuż szyi. Diego obrócił broń, schował do kabury. Agata zbiera krew, która broczy z jej ran po przecięciach, podnosi te ręce. Krew, macie wrażenie, że w waszych oczach zamigotała, robiąc się bardziej brązowa. Przykłada. Morgan z dziurą w czole leży na ziemi z praktycznie oderżniętą całą skórą wokół szyi. Ty zbliżasz się z nożem. Macie wrażenie, że żyłki pojawiają się na całym jego ciele po tym, jak Agata przyłożyła ręce, zalewając go rdzawą krwią. Dławi się krwią. Zabijcie mnie! Ja jeszcze mając ten nóż w ręce, obracam go tak, że trzymam za ostrze i chcę tak na tej petym tak wziąć i wbić, tak wiesz, w mordę, żeby trafił. Wbiłeś mu to w pysk. Zatrzymał się między zębami. Już. Teraz sobie odpoczniesz. Ale finisher. Opadł. Głowa uderzyła o ziemię. Wyciągam nóż, przecieram. Ja go praktycznie trzymam na kolanach, nie? Bo ja tam skoczyłem na niego. No to... No to już sobie chyba poradzi... Kurwa! Wyciągam nóż, żeby być gram. Słyszycie tylko, jak zanurza się nóż. Dobra, ej, spokojnie. Już, tylko jeszcze troszkę i łeb mu odciąłem. Odciął głowę, trzyma ją. Macie jeszcze chwilę. Rozglądacie się po okolicy. Ty nie podchodzisz do małego zoo. Mhm. Zwłaszcza widząc królika. Białego królika. Podchodzicie najpierw do koła młyńskiego. Geppetto, będąc u góry, zrzuca głowę, by sprawdzić, jak długo będzie spadało. Jakieś 2 sekundy, 2,5. Całkiem w porządku. Dobry wynik. Wchodzicie do tunelu zakochanych. Tym razem nie jedziecie. Zachodzicie do cherubinków. Znowu
dziwny zapach wybielacza. Podchodzicie do nich? Trącnęliście je. Odpada wapienna powłoka, a pod nią znajdują się dzieci. Ludzkie, już powoli rozkładające się ciała. Co robicie? Pomysłowy skurwiel. Dzwonimy. Uff, ja czuję coś takiego odrażającego, smród rozkładających się ciał. To jest jedna rzecz. Ciała rozkładające się, blokowane tylko i wyłącznie przez zapach tego wybielacza i tego, że nałożona była jakaś warstwa gipsu. Ja dzwonię do Sary. Po chwili. Tak. Dzień dobry. Tutaj Quentin. Żartowałem, to ja. Dobra, sprawa załatwiona. No, naprawdę śmieszny żart. Mam nadzieję, że udało się to zneutralizować? Bez problemu. Okazało się to, że faktycznie był Morgan. Dobrze. To sprawa zakończona. Możemy wracać? Wracajcie do Mississippi. Do zobaczenia. Dziękuję za sesję. Ach, dziękuję.